którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem? 1410. A który to jest wiek? 15. A który król był wtedy władcą Polski? Władysław Jagiełło. Jedno bardzo proste pytanie, mianowicie, kto w 1945 roku zaatakował Polskę na Westerplatte? Ale skup się. W 1945 roku nie wydaje mi się, żeby ktoś zaatakował Polskę na Westerplatte. Na pewno? Na 100%. A w którym ktoś zaatakował Polskę na Westerplatte? 1 września 1939 roku Niemcy na pokładzie pancernika Schleswig-Holstein zaatakowali Polaków na Westerplatte. Bardzo dobrze, to było pochwytliwe, dałeś radę. Podaj proszę dokładną datę początku II wojny światowej. No, 1 września 1939. Bardzo dobrze. A teraz takie pytanie osobiste. Czy uważasz, że wprowadzenie stanu wojennego przez Lecha Wałęsę było dobrym pomysłem i czy było potrzebne? Ale stan wojenny wprowadził Jaruzelski. Bardzo dobrze. To było podchwytliwe pytanie. Bardzo proste pytanie. Kto zaatakował Polskę w 1945 roku na Westerplatte? Niemcy. Bardzo dobrze. Jeszcze jedno pytanie. W którym roku i z kim Władysław Jagiełło walczył pod Grunwaldem? Z Krzyżakami w 1410 roku. W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? 1410. Bardzo dobrze. W którym roku był chrzest Polski? W 1966. Bardzo dobrze. A kogo chrzczono? Mieszka I. Kim on był? Królem Polski, księciem Polski. To księciem czy królem? Księciem. W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? To znaczy, nie jestem pewien, ale chyba 1410. Okej, a którym królem z dynastii Piastów był Henryk Żeglarz? Nie znam typa. No co ty? Podpowiem ci, że między 8 a 10. 9. Bardzo dobrze. W którym roku Kazimierz Wielki zawiązał Unię z Litwą? W 1712. Bardzo dobrze. W którym roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? W 1410. Kogo pokonała wtedy Polska? Krzyżaków. Którym z kolei królem z dynastii Piastów był Henryk Żeglarz? Tak. W którym roku Kazimierz Wielki zawiązał Unię z Litwą? 1385, dziękuję. W którym roku Kazimierz Warneńczyk pokonał w Grunwaldzie Krzyżaków? Kazimierz Warneńczyk, mówisz. To jest chyba podchwytliwe pytanie. Myślę, że on nigdy tego nie dokonał. Jesteś pewien? Coś mi podpowiada, że jestem pewien. A który władca Polski pokonał Krzyżaków? To jest kolejne podchwytliwe pytanie, bo nie mam zielonego pojęcia. No właśnie, tak widzę. Co masz z historii, powiedz? Mam bardzo dobrą ocenę. Nie będę się chwalił przed kolegami, bo jeszcze im się zrobi głupio, że ja potrafię mieć może lepszą czasem. No, powiem ci, że po tym wywiadzie może się zmniejszyć o 2. Czy ty chcesz mnie pozbawić trzeciej klasy? To sam się pozbawiasz. No dawaj, który władca Polski, który król wygrał z Krzyżakami? Czekaj, to był 1410. Pewnie Jagiełło. No Jagiełło, zgadza się. Dałeś radę. Są ze mną osoby odpowiedzialne za zorganizowanie dzisiejszego quizu wiedzy na temat Polski. Hej. Dzień dobry. Jak będzie przebiegał quiz i o której godzinie się odbędzie? Quiz się odbędzie na następnej przerwie. Będą przedstawiciele klas i będziemy zadawać pytania. Osoby, które odpowiedzą dobrze na 4 pytania, będą zwolnione z odpowiedzi z historii lub z WOF-u.
sądzą Panie na temat tegorocznego święta flagi? Jesteśmy bardzo zadowolone. Zaangażowanie młodzieży, cała inicjatywa oceniona została bardzo pozytywnie. Ja myślę, że słowa są zbędne. Sama żywa flaga, to były emocje niesamowite. Biel i czerwień dominowała w tym dniu na korytarzach szkoły. Ja myślę, że każda inicjatywa, każda okazja, w której można kultywować święta patriotyczne, zasługuje na upowszechnianie i to dzisiaj pokazaliśmy w naszym elektroniku. Pięknie. Prawda jest też taka, że nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowanie młodzieży w naszą inicjatywę. Dzięki temu mogliśmy zorganizować tutaj kilka atrakcji. No, główną atrakcją na pewno była żywa flaga. Do tego potrzebowaliśmy tutaj wielu uczniów, którzy odpowiedzieli na nasz apel, przyszli w strojach białych, w strojach czerwonych. Przygotowaliśmy tutaj również quiz historyczny, w którym też wzięło udział wiele osób. Dzięki temu kilka klas wygrało nieprzygotowanie z przedmiotu z historii albo z WOS-u. Tak, tak. Ponadto mieliśmy degustację ciasteczek. O, te ciasteczka się szczególnie cieszyły zainteresowaniem i malowanie twarzy. I w tym również nasza młodzież nie zawiodła, ponieważ wzięła udział. No i za to serdecznie dziękujemy. Pięknie Wam dziękujemy. Dziękujemy.